Cześć! Cześć! Witajcie kochani w nowym vlogu. Właśnie wybieramy się do Torunia, bo już dawno obiecałam Denisowi, że pokażę mu kilka polskich miast. I nasza pierwsza wyprawa jest do Torunia, z racji tego, że z Grudziądza mamy bardzo blisko, bo około godziny i 10 minut pociągiem, jazdy pociągiem. Także jedziemy na Pierniki, do Kopernika i troszeczkę pozwiedzać. Także mam nadzieję, że Denisowi się spodoba. Zabieramy też ze sobą tą koleżankę, moją bratanicę. Z racji tego, że ma ferie, to zabieramy ją i wszędzie, gdzie będziemy jechać, to ona będzie jechać z nami. Pogodę mamy cudowną, jest słonecznie, naprawdę trafiliśmy idealnie, ale jest strasznie zimno, dlatego już kończę, bo naprawdę ręka mi odpada. Na razie stoimy, bo mamy opóźnienie. Copernic is the scientist astronomer that fixed the solar system how it is today, that the sun is in the center of our world. So we're gonna see the house of Copernicus. Tak, tak. Idziemy do domu Kopernika. Brawo Dionisi, brawo. You knew this? Teraz idziemy trochę Wisłę zobaczyć na most. I knew, there, I'm from Poland. Do you like it? Tak. Gdzie idziemy teraz? Kopernikus domu. Dom, na pomnik i do domu, tak. Nie, ha, do domu. Idziemy. Marii Kirill-Skłodowskiej i nawet Dionis nie wiedział, że ona jest Polką. Bardzo się zdziwił. I knew it. You knew that she was Polish? Nie, nie. Tak. Bardzo fajnie. Ale mile się zaskoczył. Także zwiedzamy. Co mówisz, Linka? Bardzo fajnie. Tak. Very nice to meet you.
kolejna interaktywna, naprawdę świetnie tu jest. No to jest drzewo genealogiczne Mikołaja Kopernika. I można czytać. Siedzimy w kolejnym takim interaktywnym jajku. Jak widać. I zaraz będziemy tutaj obczajać, jak to działa. Powiem wam, że naprawdę jest tutaj prześwietnie. Nawet taka 9-letnia Lenka się nie nudzi, także jest naprawdę okej. Okay. A Denis jest na górze. Tak. A Denis jest na górze i czyta różne. On po prostu uwielbia, jest w siódmym niebie. I bardzo powiedział mi, bardzo się cieszę, że mnie tutaj zabrałaś. Press something. Press one of these yellow. Listen, look. It shows you where it is. Ciągle Denis tylko mnie filmuje. Także teraz to są pieniądze. I jak, Denis? Fajnie, nie? Biuro Kopernika. Co to? Storage, brawa w tenie. Wyszliśmy właśnie z domu Kopernika. No nie jest zachwycony, Lenka też, idziemy teraz coś zjeść. Już wcześniej patrzyłam, idziemy do pierogarni. Także mają tutaj super pierogi z pieca, także idziemy, bo już naprawdę jesteśmy głodni. A potem jeszcze jakieś pierniki. Niestety chcieliśmy iść jeszcze do muzeum, znaczy stety. Chcieliśmy iść do muzeum, ale niestety czasu nam zabraknie i już z Dzieńcem tak rozmawialiśmy, że trzeba by było tutaj wrócić po prostu. Teraz w programie mamy po prostu jedzonko, czyli pierniki. Czyli pierniki, czyli pierogi, a potem jeszcze idziemy oczywiście na pierniki. Gdzie jest to, co my żeśmy wybrali? Ja już sobie wybrałam. Tutaj Dionizis wybrał sobie pierogi rycerskie, a Lenka ciocinę, a ja oczywiście ruskie. Ja ruskie, gdzie to jest za międzywschodni ruskie. I czekamy. Naprawdę wybór jest taki, to menu ma, jest tak grube. Każdy tutaj sobie coś wybierze dla siebie. Przyszła nam przystawka, smalec i ogórki. Denise, do you know what's that? You must try it. Uwaga, pierwsze wrażenie, Denise spróbuje smalec. But you put it on the bread together with ogórki. Razem smalec na chleb z ogórkami. Tak. Tak, tak. I ogórki. I powiedz nam, jak ci smakuje. Uwaga, pierwszy raz w misję. Chyba, albo drugi. Dobre? It's what your sister likes. Tak, to jest co moja siostra uwielbia, smalec. This one is nice. Dobre, nie? O matko, więc przyszło nasze jedzenie. Ja wziąłam sobie ruskie z sosem koperkowym. Lenka ma z mięsem w środku, tak jak wam mówiłam, i sos czosnkowy, a Dionizis też z mięsem, cebulą i marchewką. I ty masz musztardowy sos. To jest duże, to jest duża porcja. No nie wiem, jestem głodna, ale nie wiem, czy wszystko zjem. Ale Lence wzięliśmy małą. Jak tam, Lenka? Smakuje ci? Dobre? No to się cieszę. Także jemy! Nie wiem, czy to
pociągu, co kupiliśmy, ale wzięłam kilka smaczków takich dla Dionizisa. Oczywiście Katarzynki, oczywiście teatralnego mu wzięłam. Jeszcze Lenka sobie wybrała i oczywiście kilka prezentów. Także pokażemy wam w pociągu, bo tu jest strasznie zimno, ale mamy z tradycyjnego Kopernika. Bardzo, bardzo się cieszę, że w końcu będę mogła Dionizisowi pokazać. Mamy pierniki and now idziemy back to Grodzisz. Pa! Czekaj, no. Kupiliśmy pierniki i z Dionizisem będziemy smakować w pociągu, bo teraz jest tutaj strasznie zimno. Co chcesz, Lenka? I ze mną. I z Lenką, no tak. Także pokażemy wam w pociągu, bo tutaj nawet mi fokus niezbyt dobrze łapie. Będzie smakować polskie pierniki teraz. To są katarzynki, normalne w czekoladzie. Podasz pierniki? Co chcesz? Pierniki? No, przełożyłaś? Proszę. Lenka ma nadziewane z marmoladą truskawkową. No, Dionizis, katarzynki. Powiedz nam, czy ci smakują. Dobre? Katarzynki. Tradycyjny smak. Jeszcze wzięliśmy bez czekolady. No i nie mogłam się powstrzymać. Wzięłam jeszcze Dionizisowi teatralnego. Musisz to spróbować. Ale się zasłodzisz. Powoli, powoli. A Dionizis tak długo nie jadł słodyczy, no ale musi spróbować. This is traditional Polish wafer. It's so many years. Dobre? I think you're gonna like it because you like classic chocolate. Także zaliczone pierniki toruńskie i wafelek teatralny. Kochani, my już jesteśmy w domu i jesteśmy padnięci. Zmęczony? Tak. Ja jestem bardzo zmęczona. O niczym innym nie marzę, jak tylko iść po prostu do ciepłej wanny i się wygrzać. Dlatego idę to zrobić. I kochani, to by było na tyle. Mam nadzieję, że ten vlog wam się spodobał. Nie martwcie się, będą kolejne, bo jest jeszcze wiele miast, które chciałabym Dionizisowi pokazać podczas tegorocznego pobytu w Polsce. A teraz na tą chwilę dziękujemy wam, że byliście z nami. Za oglądanie. I teraz idziemy spać. Tak, idziemy. Pa. A Dionizis to już w ogóle w pociągu naprawdę był zmęczony, nie? Tak. No, dobra. Dobra. Na razie. Widzimy się w kolejnych filmach. Pa.